projekt związany z budową drogi łączącej Polskę i Słowację realizowano 2 lata. Prace po polskiej stronie, a dokładnie w Jaworzynce, zakończyły się pod koniec 2017 roku. Wraz z początkiem stycznia gmina Czerne przystąpiła do realizacji inwestycji. W tym miesiącu zakończono pracę. Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się dzisiaj, 29 maja. Społeczeństwo pomiędzy gminą Istebna, Skalite, Czerne, a właściwie też można tutaj wymienić Hyrczawę, czyli w granicach tego, prawda, turystyku, będzie miało możliwość tego swobodnego przejeżdżania siebie nawzajem, odwiedzania. Jest to bardzo długo wyczekiwana inwestycja, która już były próby jej realizacji, próby składania wniosków. Myślę, że jak łatwiej przejechać, to też łatwiej ze sobą rozmawiać, łatwiej ze sobą się spotykać w różnych wydarzeniach, czy też to społecznych, kulturalnych, sportowych, a one takowe są, bo przecież też organizujemy międzynarodową mszę na turystyku. Mieszkańcy ze Słowacji maszerowali lasem. Myślę, że teraz będą mieli dużo łatwiej. Spotykamy się na międzynarodowych obozach młodzieży. I myślę, że to bardzo mocno ułatwi i zaktywizuje społeczeństwo, zaktywizuje też przedsiębiorców. Myślimy sobie, że sa otwiera. Ta droga otwiera całkowicie nowe możliwości dla współpracy transgranicznej. Jest to bardzo wyjątkowy projekt. Dla nas jest ważne to, że będziemy mogli odkryć z polskiej strony Beskidy, które są wyjątkowo piękne. Uchwatne. Najważniejszym punktem spotkania było jednak oficjalne otwarcie drogi. Nowe połączenie komunikacyjne znacznie skróci odległość do pobliskich słowackich miejscowości czy do słowackiej autostrady D3. Z nowego połączenia można już korzystać, a ta wiadomość ucieszyła dziś wszystkich. Pewnie, że się podoba. Największy czas, że już to zrobili. To już miało być dawno. Zajmę jeszcze był młody, a teraz na starość mi już po ceście. Tu mieszkamy nawet niedaleko w Czadetce, także dla nas droga na spacery, na właśnie takie już teraz samochodami przejazdy, no myślę, że będzie fajnie. Będziecie korzystać? No jasne, jak najbardziej. Najbliżej do Wiednia sąd, w Polsce w ogóle. Czy pan będzie korzystał? No ja już korzystam. Już pan korzysta? No pewnie. Już pan wypróbował? Ja mieszkam tutaj niedaleko. Koszt tej inwestycji to około 2 miliony 800 euro. Gminy otrzymały dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. 85% środków kwalifikowalnych. Skrócenie odległości pomiędzy Polską i Słowacją sprzyja również turystyce. Całymi rodzinami ze Słowacji przyjeżdżają tutaj, by zobaczyć, bo do tej pory tylko była droga przez Skalite, Zwardoń lub Jasnowice, więc mimo tej niedużej odległości ze Słowacją byliśmy tą granicą jednak przedzieleni. Nie było drogi dojazdowej. W tej chwili otwarła się ta droga i naprawdę turystyka rowerowa, jak widzę, to rozwija się niesamowicie, a głównie Słowacy przyjeżdżają tutaj masowo, całymi rodzinami, na przejażdżkę, odpocząć, tutaj poleżą na trawce, no i wracają. To się tak rozkręca z niedzieli na niedzielę, coraz więcej z tego, co widzę, turystów nas odwiedza. Dla nas ta droga jest również niesamowitym skrótem na cały kierunek południowej Europy. Podczas oficjalnego otwarcia nie zabrakło przycięcia wstęgi oraz poświęcenia nowej drogi. Organizatorzy zadbali również o oprawę artystyczną tego wyjątkowego spotkania na styku państw. Gmina Istebna jednak nie próżnuje i już przygotowuje się do kolejnego, trzeciego etapu projektu. W partnerstwie z powiatem cieszyńskim, z gminą Wisła i z powiatem okresu żylińskiego partnerem wiodącym jest starostwo powiatowe. My będziemy realizować kolejny odcinek, gdzie właściwie rozpoczęliśmy tę inwestycję. Będziemy szli dalej w centrum sołectwa Jaworzynka po to, żeby się połączyć później z drogą powiatową, a powiatowi daje to możliwość modernizacji dróg na terenie powiatu cieszyńskiego. I to dobrze się wkomponowuje w to, że jest to otwarcie okna na Europę, ale nie tylko dla gminy Istebna, dla powiatu cieszyńskiego, województwa śląskiego i myślę, że całego regionu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.